trzymają pączki do dźrgania. Dużo i dzisiaj Wam o tym opowiem, ale najpierw życzę Wam przyjemnego dnia. Mam nadzieję, że zjecie dużo pysznych pączków i że każdy, który zjecie, będzie jeszcze pyszniejszy niż poprzedni i że te kalorie z tych pączków... W ogóle o tym się dzisiaj nie mówi, bo jest tłusty czwartek, więc smacznego pączka, smacznych pączków, czy cokolwiek dobrego sobie jecie, a ja Wam dzisiaj opowiem i pokażę inne pączki, zdecydowanie mniej tuczące albo w ogóle nie tuczące, ale o tym za chwilę. Cześć! Cześć, jestem Judyta i wyszły mi fale dzisiaj na włos. Wyjątkowo. Cześć, jestem Judyta, pokochałam dźrganie ponad rok temu i od tego czasu dzielę się z Wami tutaj na kanale różnymi moimi dziwiarskimi przygodami, a najczęściej tym, co próję albo co zaczynam po raz kolejny. No, w każdym razie bardzo się cieszę, że tu jesteście. Mam nadzieję, że spędzicie tę chwilkę w jakiś przyjemny sposób. Kawa, herbata albo coś innego do pizzy to zawsze dobry pomysł, ale dzisiaj tłusty czwartek, więc mam nadzieję, że pączków albo czegoś słodkiego, albo czegoś, co lubicie, nie zabraknie i że to będzie naprawdę przyjemny dzień. Jeszcze raz cześć. Mam na sobie żółty sweter, który ja nazywam swetrem masełkowym z bąblami. O tym swetrze więcej opowiadałam w poprzednim odcinku, więc tam Was odsyłam do opowieści o masełkowym sweterku. Wydaje mi się, że on teraz, przynajmniej to, co widzę na podglądzie, ma ciemniejszy kolor niż w rzeczywistości. On jest trochę bardziej jaśniejszy. To jest Drops Melody w kolorze waniliowym. Absolutnie uwielbiam ten kolor. Dodaje mi tyle radości i tak po prostu jakoś od razu jest tak pozytywny, że niesie z sobą tą radość. O, to chciałam powiedzieć, ale dzisiaj nie będzie o tym swetrze, będzie o dwóch czapkach, które skończyłam. O moich dwóch pierwszych czapkach, to powinnam powiedzieć, które zrobiłam, które skończyłam i które noszę. Pokażę Wam trzy rzeczy, dwie w zasadzie, które dalej dziergam, bo nie mam nic, żadnego projektu, który skończyłam w całości. Za to opowiem Wam o pączkach i o innych rzeczach, które też zaczęłam tworzyć i o czymś, co znowu sprawia mi strasznie dużo radości i jest taką super fajną odskocznią. O czym jeszcze Wam opowiem? A i na koniec powiem Wam, jakie są warunki rozdania, bo myślę, że tym filmem uda się, że dzięki Wam, tym filmem przekroczymy pierwszy 1000 obserwujących i za każdą subskrypcję bardzo każdej z Was i każdemu, bo jeśli tu są panowie, to też ich witam serdecznie, ale każdej z Was, dziewczyny, bardzo dziękuję, to jest strasznie miłe, ta świadomość, że w jakiś sposób umilam Wam chociaż tą chwilę, bardzo Wam za to dziękuję i na koniec będzie o tym, jak wziąć udział w tym takim rozdaniu, bo to będzie rozdanie, będą bardzo proste warunki, ale o tym powiem na koniec, bo teraz skupimy się na dźrganiu. Ale jeszcze zanim będzie o dźrganiu, to obiecałam Wam, że na początku marca będą torby, więc ja muszę się wziąć za szycie toreb, ale pokażę Wam materiały, z których te torby będę szyła. Ja powinnam zacząć od początku, nie? Że szyję. To jest też rzecz... W ogóle, gdyby mi ktoś w zeszłym roku powiedział, że z tej pasji, jaką jest dzierganie, zrodzą mi się kolejne pasje, albo że będę chciała sięgać po coś innego, to bardzo, bardzo, to bym w to po prostu nie uwierzyła. A teraz czuję, jaką mam ochotę sięgać po nowe rzeczy, próbować nowych rzeczy i jeśli one sprawiają mi tyle radości, to chcę się też tą radością, nie wiem, jak to mam określić po prostu, bo nie chcę, żeby tak zabrzmiało, że ja tutaj, wiecie, cały czas tylko o radości. Jak głowa jest zawalona różnymi innymi problemami i rzeczami, na które mamy mniejszy albo większy wpływ i czasami jest po prostu gorzej, to coś, co zajmuje mi ręce, zajmuje mi też głowę w jakiś sposób, to jest coś, co po prostu bardzo, bardzo doceniam i bardzo sobie szanuję i cieszę się z tego, że mam taką odskocznię od różnych rzeczy, które nie zawsze są takie super. I żółty masełkowy sweter dodaje dużo radości. Więc
Nie wiem, czy to będzie bardzo nieposkładany vlog, ale jak zaczęłam dziergać, to bardzo mi brakowało takich toreb na dzierganie. I ja wiem, znaczy na dzierganie, na te swoje rzeczy, które dziergam. I ja wiem, że w przestrzeni internetowej możecie znaleźć inne torby, że jest dużo. Ja toreb mam kilka i one wszystkie są zagospodarowane, więc podejrzewam, że jeśli są tutaj ze mną dziewczyny, które dziergają, a większość z Was, dziewczyny, dzierga tutaj, to wiecie, że można mieć kilka toreb i te wszystkie torby mają, mam nadzieję, że są dla Was funkcjonalne i że sprawiają Wam radość. I szukałam torby i wpadłam wtedy na pomysł, było to w sierpniu, moja mama miała urodziny, postanowiła mi uszyć torbę i chciałam zobaczyć, chciałam też uszyć torbę dla siebie i takie torby zaczęłam wtedy szyć i one mi... Uważałam i dalej uważam, że one są tak praktyczne i są tak piękne, że uszyłam kilka kolejnych i one też spotkały się z bardzo ciepłym przyjęciem Waszym, za co Wam bardzo, bardzo dziękuję. Mówię o tych torbach, ja chyba jakiś kawałek filmu tutaj wstawię. To jest jedna z tych toreb, wiecie, woreczków takich na Wasze udziergi. I te nagrodą w tym rozdaniu będzie właśnie ta torba i będzie dokładnie ta torba, bo po pierwsze to jest materiał, który ja kocham najbardziej. To jest materiał, który jest moim sercem po prostu. To jest taki, jest cudowny ten materiał, te kolory mi się podobają. W ogóle jest taki dziewczęcy, taki prosty, taki świeży. No, ja jestem zachwycona. To jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że po prostu te torby już mam uszyte. Więc jeśli w następnym filmie wybiorę osobę, która otrzyma te torby, to po prostu będę mogła tą rzecz, tą torbę od razu wysłać. Więc to jest duży plus. Ale po co gadam o tych torbach? Mówię o tym dlatego, że mam tylko kilka materiałów, z których w następnej partii, z której te torby się pojawią. I to jest ten materiał, czyli te róże. On jest taki, to nie jest taki biały, to jest kremowy. To są takie kolorowe kwiatuszki, które wiem, że też Wam skradły serducho i chyba najwięcej mam pytań o ten kolor i o ten kolor. To jest moja pierwsza torba w ogóle, więc te następne są większe. To jest najstarsza torba, jaką mam i to jest mój prototyp. Zobaczcie, od tego zaczynałam. To jest mój prototyp, ale z tego materiału też będą torby. W tej następnej partii, którą będę szyła, to też będą te torby. Też będą te torby z tego materiału, więc to jest, to są te trzy... Tak? Te trzy materiały po prostu będą... Te trzy materiały będą doszywane, bo te materiały po prostu mam. Innych materiałów, może jakieś pojedyncze egzemplarze uda mi się jeszcze uszyć z innych toreb, ale nie jestem pewna, bo tych materiałów po prostu już nie mam. Okej, to tyle było o torbach. Autopromocja. Od których projektów zaczynamy? Od największego czy od mniejszego? Dobra, czapki muszę chciałam zacząć od czapek, ale czapki muszę zostawić na sam koniec, ponieważ jak teraz nałożę na głowę czapkę, to zniszczę fryzurę, która mi trochę wyszła, więc... Dobra, lecimy ze swetrem. Jest jeszcze jedna rzecz, o której chciałam powiedzieć, zanim zacznę Wam pokazywać rzeczy, które właśnie dziergam. Otóż po tym, jak ostatnio pokazywałam Wam moje duże i za duże swetry, to dostałam kilka pytań o to, dlaczego ciągle moje rzeczy są za duże. I mam na to kilka odpowiedzi. Po pierwsze,
Być może, jeśli jesteście bardzo początkującą dziewiarką, która dopiero uczy się prawych i lewych oczek, to wchodząc na mój kanał i widząc, że ja tutaj pokazuję jeden zrobiony sweter, drugi zrobiony sweter, trzeci zrobiony sweter, możecie pomyśleć błędnie, że ja jestem, że mam większe doświadczenie niż mam. Ja nie mam doświadczenia w robieniu na drutach, znaczy mam małe doświadczenie. Oczywiście w porównaniu z osobą, która dopiero zaczyna i która bardzo ma, które jest naprawdę na samiutkim początku swojej drogi, no to mam większe doświadczenie niż te osoby, które się dopiero uczą, tak naprawdę uczą drgać tych prawych i lewych oczek. W stosunku do siebie, myślę, że nawet jeszcze z czerwca i z sierpnia zeszłego roku, to też jestem już dużo bardziej doświadczona, dużo więcej wiem, dużo więcej rozumiem, dużo więcej potrafię zrobić bez patrzenia na filmiki na YouTubie, jak coś powinno być zrobione, bo po prostu przerobiłam już trochę więcej rzeczy i pewne rzeczy się już nauczyłam, zapamiętałam i wiem, jak to zrobić, ale dalej jestem osobą, która się uczy, której to sprawia radość i która ma z tego bardzo dużo przyjemności. I chociaż jest kilka rzeczy, które już potrafię zrobić, to są tysiące rzeczy, których nie potrafię zrobić, o których nawet nie wiem, że istnieją, albo nie wiem, że są na coś inne sposoby, więc to jest pierwsza rzecz. Po drugie, ja należę do osób, które drgają bardzo luźno. I to też już wiem, to jest coś, nad czym trochę pracuję, chociaż podobno luźniejsze dźrganie powoduje, że mniej w przyszłości, mniej, możliwe, że mniej mi będą bolały plecy, niż gdybym dźrgała bardzo, przeciwieństwo do słowa luźny, to ściśle. Więc gdybym dźrgała ściśle, to możliwe, że bardziej bolałyby mnie plecy i tak mnie bolą, ale chyba nie od dźrgania. Mamo, bolą mnie trochę. I to tak, że po jodze mi przychodzą. Po drugie, często moja próbka z próbką twórcy danego wzoru jest może nie bardzo różna, ale jest trochę różna. Najczęściej moja jest większa. Czasami wybieram mniejsze druty, czasami jakoś na to próbuję zaradzić, czasami nie. I robię te rzeczy akurat świadomie, bo ciągle mi się wydaje, że w najgorszym wypadku ja to spróbuję i zrobię jeszcze raz, jeśli to będzie dużo, za duże. W przypadku tego swetra, który oglądałyście w poprzednim vlogu, czyli w przypadku Tuku, to tam błędnie odczytałam sobie, zaczęłam robić wzór, który na samym początku źle odczytałam rozmiar po prostu i robiłam go tak i wydawało mi się, że to nie będzie aż takie duże, ale nie dlatego, że coś było nie tak z wzorem. Ja po prostu źle odczytałam miejsce wymiarów, które były zmierzone i które były podane we wzorze. I to mnie zmyliło, to mnie wprowadziło w błąd, bo u innych osób, u których czytałam wzory, te wymiary były podane w innym miejscu, tam były podane w innym, i to było coś, co wprowadziło mnie w błąd, dlatego ja no, robiłam inny rozmiar, dużo większy niż ten, który powinnam była robić, dlatego do tuku wyszło takie duże. Kolejną mega ważną rzeczą jest też to, że ja najczęściej robię rzeczy, które są nawet trochę większe niż mniejsze, chociaż już wiem, że powinnam wybrać mniejsze rozmiary, bo zawsze mam te wszystkie rzeczy większe niż mniejsze, ale wybieram je większe, bo zawsze mam w głowie to, że ja nie chcę, żeby to było ciasne albo za małe i po prostu robię to większe i to jest coś, z czym też chcę walczyć. Ja opowiadałam o tym wszystkim dlatego, że teraz pokażę Wam sweter, który też jest duży, ale spokojnie, on taki trochę ma być. To znaczy, jeszcze jedną rzecz. Ja jak przeszłam etap frustracji nad pruciem, takiego gigantycznego smutku, że ja coś muszę spruć, co zrobiłam i czemu poświęciłam tyle czasu, to zaczęłam traktować prucie jako pewien etap. Nie jest może najprzyjemniejszy, nie jest to coś, o czym jak zaczynam dziergać, to marzę, że sobie spruję dany sweter, ale nie jest też to coś, co powoduje, żebym była jakoś strasznie załamana, albo wiecie, że mam ochotę rzucić druty w kąt. Nie. Traktuję to jako część procesu, część nauki, część uczenia się po prostu o włóczce. Dla mnie jest to taki etap, który wiadomo, że to nie jest najmilsze, że mam świadomość, że będę coś musiała spruć w którymś momencie, ale nie jest też to jakieś takie
Oprócz chwilowego momentu, że będę to musiała spróć, nie mam takiego jakiegoś strasznego dramatu. Mam jeden sweter, który, no nie wiem co z nim zrobić. To jest Shifty od Andrei Maury. Wiem gdzie leży i tam leży i leży. Nie leży w ładnej torbie, leży w smutnej torbie i tak czeka na decyzję. Sweter, który Wam teraz pokażę, to też jest sweter duży. I on też jest duży we wzorze, bo to jest taki bardzo oversize'owy sweter, więc no więc taki też będzie. Chyba nie będzie jakiś gigantyczny w porównaniu z tuku. Teraz już mam odniesienie, mam odpowiednie, więc nie będzie chyba tak wielki jak tuku. Ale no dopuszczam mimo wszystko, dopuszczam taką myśl, że być może będę go chciała zrobić jeszcze raz, chociaż już go raz zaczynałam robić. I to jest Garn Sea sweater od Sunless Garn. Nie wiem, czy tu widać, ale chyba widać, nie? No widać, że on jest raczej. To, ile tu jest różnych rzeczy i jak to wszystko ładnie wygląda, to no sprawia mi to bardzo dużo radości, ale dzierga się go wiecznie, 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 wiecznie. Wstawiam Wam zdjęcia, jak ten sweter powinien wyglądać. Robię go z włóczki Alaska, Drops Alaska w kolorze 69 i to jest taki chyba kredowy kolor, kredowy biały. On nie jest ani biały, ani beżowy, ani szary. Taki, no, przyjemny kolor. Podoba mi się po prostu i na nim bardzo ładnie wygląda wzór. I ten sweter ma konstrukcję, z którą się do tej pory nie spotkałam. Po wyżerganiu panelu na plecki, który jest takim dosyć takim prostokątem, dopiero potem się dodaję oczka tutaj na podkroje ramion. To po wydzierganiu tego nabiera się oczka tutaj z tego panelu jakby od szyi do ramion. Dzierga się rzędami skróconymi ten fragment i następnie dzierga się dalej przód. Ale jeśli jesteście właśnie mną, to kiedy pierwszy raz czytaliście wzór, to go źle zrozumieliście. I chociaż wydawało mi się, że angielskie słowa dotyczące dziergania, przynajmniej na takim prostym, podstawowym poziomie, to jest coś, co śnieg zjechał z dachu. To jest coś, co rozumiem. I rozumiem poszczególne słowa. Ten fragment źle zrozumiałam, ten fragment połączenia tutaj plecków z tymi rzędami skróconymi i z tym przodem, bo nie powinno tutaj być tego połączenia, a ja mam to połączenie w dwóch miejscach, no bo już było za późno, żeby to pruć, nie chciałam już tego pruć, więc w sumie tak mi pomyślałam, że to tutaj ujdzie i tego aż tak bardzo nie będzie, znaczy to będzie widać, ale tak samo jak tutaj z przodu, więc myślę, że nie będzie to złe. Widzicie, że mam tutaj na pewno do zrobienia kołnierz. I on chyba będzie w następnej kolejności zrobiony, żebym już widziała, jak to wygląda, bo ono bardzo, bardzo, bardzo chciałabym zobaczyć, jak to wygląda w całości. Są tutaj godziny dziergania. Najbardziej podoba mi się ten panel z tymi udawanymi warkoczami chyba. I we wzorze, w tym oryginalnym wzorze, ale tu jest chaos, po prostu przepraszam Was, ale wracam. Po zrobieniu plecków, po połączeniu tutaj tego przodu i dziergania dalej przodu w takich osobnych częściach, czyli tył zostaje, dziergamy potem kawałek przodu, to tu jest miejsce, w którym łączymy przód i tył i już dziergamy wszystko w okrążeniach. Tak.
I teraz mogę powiedzieć, że oryginalnie we wzorze jest, bo tutaj przychodzi kolejny panel, on jest trochę inny, ale ja się pomyliłam i zaczęłam ten panel, który oryginalnie powinien tutaj przyjść, zaczęłam go drgać tutaj, pomyliłam schematy z wzoru i jak go zaczęłam robić, to mi się nie podobał. Natomiast no, to mi się bardzo, bardzo podoba, te warkocze i będę teraz i po zrobieniu tutaj kolejnego powtórzenia, takie samo jak tutaj, to będę robiła ten panel jeszcze tych warkoczy, bo to mi się tak podoba i sprawiło mi to tyle radości i tyle przyjemności, że jeszcze będzie tutaj taki panel z tymi warkoczami. A potem robię się dopiero rękawy, więc jeszcze tego dziergania co jest bardzo, bardzo, bardzo dużo, ale no widziałam, że Teti robiła taki sweter dla męża, bardzo podobny, też z gazety, też z opisu, ze wzoru, z tej samej gazety, z innego, męski sweter, w przepięknym, takim miodowym kolorze. I u niej na pewno oczka są bardziej ścisłe. No, w każdym razie jej sweter wyszedł przepiękny, ja mam nadzieję, że mój też wyjdzie i też wyjdzie w porządku. Ale będę go nosiła na pewno z dumą. Tutaj jest bardzo dużo dziergania. Czasami mi idzie wolno, czasami mi idzie szybko. Dziergam go na drutach 4,5. Z najbardziej uroczym markerem. Jeśli chodzi o ten miętowy sweter z bąblami, to jak go po ostatnim nagraniu włożyłam do tej torby, to tak sobie tutaj siedział i czeka na jakiś dobry moment. Dalej jest go tyle samo. Chciałam nagrywać robienie bąbli, bo no ja wiem, że są idealne bąble i że wy chcecie poznać sekret na idealne bąble i on tutaj będzie jak tylko... Też mi tutaj... Na moje... Dla mnie to są idealne bąble, więc... To się tutaj... Pojawi się wzór na te bąble. Już nawet mam statyw do nagrywania, ale jeszcze bąble muszą chwilę poczekać. Ach, tu są ósemki. Dobra. Jak powiedziałam, że niczego nie skończyłam, to trochę skłamałam, bo mam gotową jedną rękawiczkę. Na pewno... w ogóle to jest rękawiczka z wzoru, który jest modyfikacją wzoru, który mam. Mam wzór od Petit Knit na rękawiczki, ale chyba oprócz tego, ile tam było oczek nabranych na obwód, to za dużo z tego wzoru tam nie pozostało. A nie, no dodawanie tutaj, dodawanie oczek na kciuka, więc dużo zostało. Ale zmieniłam, bo w oryginalnym wzorze nie ma ściągacza. Ja mam te mitenki jedne już zrobione i właśnie one nie mają ściągacza i tego ściągacza mi chyba najbardziej brakowało. Brakuje w tamtej parze, którą mam, więc tutaj zrobiłam sobie prosty ściągacz 2x2 i no i po prostu tyle. I ten ściągacz jest powtórzony też tutaj. I to są kolory, którymi zostały resztki włóczek po czapkach. W tym kolorze malinowym i w tym kolorze takim zielonym. I tak mi się wydawało, że to będzie fajnie razem wyglądało. Teraz jak one są zrobione, to nie wiem, czy mi się to podoba. Mogłabym zawsze spróć tutaj ten fragment kciuka i zrobić go w tym kolorze malinowym, żeby cała ta rękawiczka była taka malinowa. Tak samo jak ta druga, której mam... Nie zrzucaj tych oczek. W której jestem właśnie na etapie dodawania oczek na kciuka. No, są równe. No jeszcze nie wiem. Ja jeszcze nie wiem, czy nie zrobię... Nie podrzucaj.
czy nie zrobię całej tej rękawiczki zielonej, a tutaj ewentualnie to spróję, albo zrobię jeszcze jedną po prostu rękawiczkę zieloną, bo w tym kolorze został mi cały jeden motek z czapki, bo zamówiłam trzy motki na czapkę, a został mi cały motek, bo wykorzystałam niecałe dwa motki na czapkę, o której zaraz Wam opowiem. Ale no więc to są takie wykorzystanie resztek włóczki i też zrobienie czegoś bardzo przydatnego, bo takie rękawiczki z palcami to jest coś, po co ja bardzo często sięgam. No jak wiadomo, nie ma takich strasznie wielkich mrozów, ale na te moje kocie spacery to jest coś, co bardzo lubię, bo ja tutaj zawsze mogę te paluszki wcisnąć i... Ale ogólnie jest to super pomysł na wykorzystanie jakichś takich resztek z włóczki plus jakiś kolor bazowy, albo one przecież mogą być całe w jednym kolorze. To micianki. Więc to też jest taki projekt bez myślenia, ale no ostatnio rzadko po niego sięgam. Ale jest, więc to sobie dziergam. Jeśli jesteście ze mną na Instagramie, to tam pokazywałam próbkę zrobioną w dwóch kolorach i głosowaliście, która według Was jest ładniejsza. I były dwa kolory. Pierwszy to był ten kolor taki szałwiowy. Zaraz Wam powiem, co to są za włóczki tutaj, bo to są dwie włóczki. Prawa strona, lewa strona. I drugi kolor, który Wam pokazywałam, to był kolor pudrowy, taki pudrowy róż, który Wam pokażę za chwilę, bo ten kolor wygrał nie tylko u Was, ale też i u mnie. I to jest ten ściek, który Wam tutaj pokazuję. To jest, na pewno mi powiecie, jak to jest po polsku, bo nie sprawdziłam. Half Fisherman Rib. Półpatentowy, patentowy. Jakaś taka nazwa mi się kojarzy, ale możliwe, że bardzo błędnie. Ale jest też bardzo ładny, bardzo mi się podoba. I tutaj mam drops bruszt alpakę w kolorze szałwiowym, połączony z kolorem. To jest włóczka, która Alize Gold. Tu jest jakieś. To nie jest takie. To nie jest sama wełna, to jest jakaś domieszka chyba akrylu, ale to jest włóczka, którą dostałam w prezencie i połączenie tych dwóch kolorów bardzo, bardzo, bardzo mi tutaj pasuje, bardzo mi. Tu jest prawa strona. Bardzo mi się podoba, ale w pierwszej kolejności ten sweter będzie zrobiony z różu, bo tak na wiosnę już od razu czuję wiosnę, więc będzie zrobiony w różu. I trzeci sweter, który rozpoczęłam przedwczoraj chyba, to jest sweter, który mam nadzieję, że mnie nie pokona i w myśl zasady, że po prostu robi się go po kawałku i skupiam się na kawałku, a nie na całości, to tak próbuję go zrobić, bo konstrukcja tego swetra to znowu jest coś zupełnie czego do tej pory nie robiłam. Zaczyna się od zrobienia fragmentu ściągacza, no czekaj, czekajcie, tego panelu, tej plisy. Od zrobienia plisy na plecach, fragmentu plisy. Potem robi się fragment plisy w tę stronę i tutaj się już zostawia te druty. To są te druty pończosznicze i cały czas w trakcie dodawania oczek i w trakcie wydłużania i pracy nad plecami, nad raglanem, jednocześnie pracuje też na tych drutach.
Więc jest to wyzwanie i ściek, który tutaj jest zastosowany jako główny ściek tego swetra, to jest właśnie ten Half Fisherman Drip. I no, zobaczcie, koniec milusi, on jest tak właśnie taki. Jak tylko zobaczyłam ten sweter gdzieś jakiś czas temu, to wiedziałam, że chcę go spróbować zrobić i właśnie ja go widziałam w takiej wersji puchatej, miękkiej, takiej bardzo przyjemnej. Robię go z, uwaga, poczwórnej nitki, co jest koszmarem, bo mam dwie nitki brusz alpaki kids, brusz alpaka silk, brusz alpaka, czekaj. Drops brush alpaka silk w kolorze pink i ten kolor ma numer 12 i w... czy ja mam tutaj florkę? I tu jest chyba flora. Flora, flora, flora. Jeśli to nie jest flora, to wam napiszę w opisie tego odcinka, czy to jest flora, czy to nie jest flora. W każdym razie podwójna nitka alpaki i podwójna nitka flory dają cztery nitki. Dlatego robię go w rozmiarze najmniejszym i zobaczymy, jak on finalnie mi właśnie wyjdzie. Z próbki, z którą też się bardzo minęłam, no to myślę, że powinno być ok, bo to jest taki. A co z tego powstanie? Sweter, cardigan. Na zapinanie, nie na zapinanie. Ja nie robię tutaj, chyba nie będę robiła guzików, chociaż miejsce na guziki. To jest taki kardigan w serek. Taki, on się tutaj nie schodzi pod szyją, tylko idzie bardziej w serek. Bardziej w serek. Schodzi się na wysokości piersi. Chyba tak. Więc no jeszcze mam trochę czasu, żeby zdecydować, czy będę robiła guziki w tym panelu, bo tutaj już w przeciwieństwie do większości moich swetrów, to tutaj już tego guzika jednak chyba nie przecisnę, jakby mi tak bardzo zależało. Więc być może, że to będzie pierwszy, nie drugi, ale pierwszy niespruty sweter, w którym właśnie powstaną miejsca na guziki. A guziki u dziewczyn są po lewej czy po prawej stronie? Bardzo podoba mi się wzór, bardzo podoba mi się, jak to wygląda. To jest takie, po pierwsze, przez zastosowanie tej poczwórnej nitki, to on jest taki mięsisty i cieplutki. Kolory, które wychodzą z połączenia tych dwóch nitek, to jest coś podobnego do magnolii, ale tutaj nie dodawałam jasnej nitki, tylko dodałam właśnie tą nitkę różową. I w całości to. No bardzo mi się ten kolor podoba. I to jest takie dzierganie, w którym rzeczywiście się skupiam nad tym, co robię. Właśnie się obudził kot, więc muszę zrobić przerwę i go nakarmić. Tak? Przerwa. Jeśli chodzi o ten ściek, to już rozpoznaję, która to jest prawa strona. Która lewa, ale jeszcze się muszę skupić nad tym, chociaż już jest lepiej niż na samym początku, niż na tej próbce, bo w tej próbce to ja miałam tyle błędów i tyle pomyłek, że to nie było fajne, a teraz już widzę, że widzę. Teraz już to po prostu widzę. Pozostały nam czapki, zostały nam pączki i ogłoszenia. Ok, to widzimy się za sekundę i gadamy o czapkach. Musiałam przebrać, musiałam zmienić sweter, bo bardzo mi żółty do tego nie pasował. Mam na sobie Petit. Mam na sobie Oslo Het od Petit Knit. I to jest czapka, która. To jest pierwsza czapka, którą zrobiłam. Ja kiedyś zrobiłam jedną czapkę, ale to była taka czapka, którą robiłeś taką tubę prosto do góry, i na końcu się to zaciągało, i bardzo nie podobał mi się efekt. I. Nigdy więcej nie zrobiłam żadnej czapki. A to jest czapka, która ma podwójny tutaj, potrójny ściągacz. Ściągacz to przełożenie. I tak sobie siedzi tutaj na głowie. Siedzi dobrze na głowie. Chociaż to jest czapka, nie jest w najmniejszym rozmiarze. To jest rozmiar jakby drugi, jakby M. Nie pamiętam, jakie te rozmiary są, ale to nie jest najmniejszy rozmiar. Drugą czapkę zrobiłam
mniejszym jeszcze rozmiarze, w najmniejszym, jaki był w opisie. Obie czapki, które Wam... Ta i ta czapka, bo zrobiłam dwie od razu. To są czapki zrobione z włóczki Drops Flora. I ten kolor, który mam na głowie, to jest kolor numer 24. 65% wełny i 35% alpaki. A ten kolor to jest jakiś leśny, zielony, ale numer Wam też zostawię w opisie. I to są czapki, które siedzą na mojej głowie bardzo dobrze. I jak jest zimno, to one są absolutnie cudowne. Natomiast nie daj Panie, żeby mi w nich zaczęło być ciepło. No to zaczynam się drapać. Zaczynam się drapać tutaj na czole. To jest najbardziej takie delikatne miejsce. To jest, mnie to denerwuje i drażni. Oczywiście, jeśli chodzi o spacer w zimie, w mrozie albo w śniegu, to jest super, ale jak teraz jeszcze bym pewno chwilę w tej czapce posiedziała w domu, to byłoby mi za ciepło i na pewno chciałabym ją zrzucić. I to samo mam z zieloną. I ta czapka jest trochę większa, taka luźniejsza, swobodniej siedzi i ona jak chodzę, jak... Jak chodzę i jak ruszam głową, to ona mi się troszeczkę tutaj na uszach tak rusza, natomiast no bardzo lubię te czapki. Obydwa kolory bardzo mi się podobają. To są takie stonowane kolory, więc bardzo mi pasują. Na podstawie tej czapki... Nie, już wiem, bo... Dobra, i to też jest właśnie Drops Flora, to jest trochę ciaśniejsza, trochę lepiej mi siedzi na głowie, tak mi przynajmniej się wydaje i z uwagi na to, że poszłam za ciosem, to robię trzecią czapkę i to też będzie Oslo Head, ale to będzie czapka w prezencie i to jest męska czapka i mam nadzieję, że będzie dobra, ale... Jeszcze nie zmierzyłam. Okej, konstrukcja tej czapki, bo nie ukrywam, że mi sprawiło trochę trudności w odczytywaniu wzoru. Był taki moment, w którym wydawało mi się, że to robię źle i że coś zrobiłam źle, bo na początku zaczyna się dziergać taki... To jest taki tunelik po prostu na okrągłych drutach. Ja dziergam na drutach 3,25. W opisie, we wzorze chyba są 3,5. Pokażę Wam to na czapce, na zielonej czapce. Więc na początku dzierga się ten tunel, czyli to, co ten tunelik, czyli to, co jest tutaj. Potem tunelik przykłada się tak do środka i mamy podwójne złożenie tutaj. Czyli to podwójne złożenie właśnie następuje tu. I następnie dzierga się. To już teraz nie pamiętam, czy to były prawe, czy lewe oczka, ale dzierga się rząd chyba oczek. Robi się. Trzeba zrobić rzędy skrócone i po zrobieniu tych rzędów skróconych, po wygięciu tej czapki w tę stronę, dziergamy już cały czas prawe oczka, aż do tego miejsca, gdzie następuje zmniejszenie liczby oczek. Widzicie, że ono jest tutaj w czterech miejscach. Tak, czekajcie, czy to jest ta ładniejsza wersja? Nie, chyba nie. No, to już też nie jest źle, więc tutaj są oczka, obieramy oczka i z jednej, i z drugiej strony i aż tutaj zostaje nam taka maluteńka dziurka, którą trzeba zaciągnąć. W każdym razie nie ma tego, wiecie, takiej tuby, którą zaciąga się na środku i wtedy jest tak dużo wszystkiego. Ta czapka super leży na głowie. No, też oczywiście zrobiłam modyfikację wzoru, bo we wzorze ona powinna być trochę bardziej tutaj odstająca i taka... trochę inaczej powinna leżeć na głowie, a ja poszukiwałam. Chciałam sobie zrobić czapkę, która będzie przylegała do głowy, która będzie idealna po prostu dla mnie i ta jest... No, to jest czapka, którą bardzo lubię nosić i jedną i drugą, w zależności od kurtki, lubię zakładać raz jedną, raz drugą. Naprawdę są ciepłe, oprócz tego, że trochę gryzą, więc to... Gryzą, jak mi jest
jak mi się zaczyna robić ciepło. Dwie czapki Oslo Head, bardzo przyjemnie mi się je robiło, chociaż tutaj na tych drutach 3,25 tego dziergania jest naprawdę bardzo dużo i to takie drobne dzierganie, ale było to mega, mega przyjemne. Więc do skończenia ta czapka. Potem mam zamówienie na jeszcze jedną czapkę i na jeszcze jedną czapkę, to też będą dwie kolejne czapki w prezencie dla panów w rodzinie, więc nie chcę im popsuć niespodzianki i nie pokażę tych kolorów, z których będę dziergała, ale no, są dalej w kolejce, jeszcze czekają. Robię zamianę na żółty sweter i zanim się z wami pożegnam, to jeszcze te dwa ogłoszenia tutaj w sumie będą. Na początku dzisiejszego odcinka pokazywałam wam pączki i mówiłam o tym, że pokażę wam pączki, które nie tuczą. I właśnie teraz pokazuję wam pączki, które nie tuczą. Dobra, pączki i serduszka, ale tutaj są pączki. Lepsze ujęcia wklejam z wcześniejszych nagrań, ale tu też są jeszcze serduszka. Bo właśnie jestem w trakcie przygotowywania swojej pierwszej kolekcji, chyba tak mogę to nazwać, bo tak to jest, pierwszej kolekcji znaczników, markerów dziewiarskich. Są tak ładne te pączki, tak bardzo mi się podobają, tak samo jak te serduszka i różne inne rzeczy, które mam w głowie, które chciałabym zrobić, że nie wiem, czy nie zrobię sobie kolczyków z nich, bo są urocze i przefajne po prostu i takie, które bardzo cieszą moją duszę. Tak, robię swoje markery dziewiarskie, ręcznie robione, w 100% ręcznie robione. No jest to coś, co w ciągu ostatnich kilku dni bardzo mnie pochłonęło, bardzo mi się spodobało i mam nadzieję, że spodoba się też wam, bo to są absolutnie no, wyjątkowe markery. I one będą w takiej, myślę, mam nadzieję, że w regularnej, ale pojawią się w sprzedaży na początku marca, właśnie tak jak torby. Na razie dziewczyny, które chciały przetestować te markery, to w najbliższych dniach polecą do nich te markery, żeby je mogły przetestować, żeby mi dały znać, czy jest coś, co można zmienić. Ja je mam w dwóch różnych rozmiarach, jeśli chodzi o te kółeczka, które tutaj można założyć na drut. To są mniejsze kółeczka i większe kółeczka, więc one będą pasowały. Muszę sprawdzić dokładnie, ale na druty numer 8 na pewno te większe, a zobaczymy, czy na jeszcze większe pasują. Na razie robiłam większość na kółeczkach, ale mam też kilka na zapięciach. No i zobaczymy. Dajcie mi znać, co myślicie o tych markerach, czy to jest coś, co w ogóle się wam podoba. No, jak pozamieniałam takie zwykłe markery, które miałam, czyli te oczka takie, te kółeczka, na takie kolorowe markery, to powiem wam, że to jest taki... Ciągle chcę dojść do tego miejsca, gdzie jest ten marker, bo on tak cieszy moje oczy po prostu i dodaje mi takiej, no dodaje to dużo radości. Jest to takie pocieszne, to chyba to słowo tutaj pasuje, w ogóle ten odgłos. Jak one suną po drucie, to jest tak przyjemne. Strasznie mi się to podoba. Więc te markery pojawią się też w sprzedaży. Zobaczymy, czy jeszcze czy tutaj na Instagramie, czy w jakiejś innej formie. Mam nadzieję, że też się wam spodobają. Jestem nimi zachwycona. I tymi pączkami, i tymi serduszkami, które tam powstają. I tymi serduszkami ze złotem, i tymi serduszkami właśnie z tymi różnymi aplikacjami. To jest coś, co no bardzo dużo radości, bardzo dużo frajdy też mi daje tworzenie tych takich nowych rzeczy. To jest coś, czego zupełnie nigdy wcześniej nie robiłam i bardzo, 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 bardzo to jest przyjemne i bardzo to jest fajne zrobienie czegoś w ogóle takiego zupełnie innego. A to, że już to robię od A do Z, to w ogóle jest takie, no, przyjemne. I to, co mówiłam na samym początku, że też zupełnie odciąga myśli od różnych problemów i od różnych rzeczy, na których niekoniecznie chcemy się
skupiać, więc takie piękne markery też będą u mnie i bardzo się cieszę, że mogę się z nimi z Wami podzielić. Dzisiaj jest wyjątkowy dzień, bo właśnie dzisiaj dzień pączka, więc no jak najbardziej one one się tutaj powinny, musiały pojawić i niech Wam też chociaż w tej formie sprawią trochę radości. Tak, więc markery i tak właśnie też, tak właśnie. I też pomyślałam, że oprócz tej torby, która poleci do jednej z osób obserwujących ten kanał, to jeszcze taki zestaw markerów też myślę poleci do jednej z osób, które obserwują ten kanał. Co trzeba zrobić, żeby taki zestaw markerów albo torbę uzyskać, dostać, żebym ją do Was wysłała, to wybiorę właśnie te dwie osoby. Jedna osoba dostanie torbę, druga osoba dostanie zestaw markerów. Trzeba napisać, trzeba po pierwsze subskrybować ten kanał. To pierwsza rzecz. Polubić ten film. Bonusem będzie polubienie jakiegoś innego filmu, jeśli tego jeszcze do tej pory nie zrobiliście. Zostawienie komentarza. I w komentarzu bardzo bym chciała, żebyście, jeśli możecie, napisali waszą krótką historię, od kiedy dziergacie, co Wam sprawia największą radość, jeśli chodzi o to dzierganie, może co teraz dziergacie, coś takiego po prostu o tym dzierganiu. Nie mogę się doczekać, żeby takie rzeczy też przeczytać. Bonusowa informacja to jest napisanie mi, jakie pączki Wam smakują najbardziej, czyli z jakim nadzieniem, i obserwowanie tego kanału na Instagramie to też jest drobny bonus, ale chodzi o subskrybowanie kanału, o polubienie tego filmu i o komentarz. To są te główne rzeczy, które będą decydowały, kogo tam wybiorę, i subiektywnie wybiorę osobę, do której poczuję największą miętę, jeśli chodzi o komentarz. Więc no. I będę wybierała dopiero, jak osiągniemy ten 1000 subskrybentów tutaj, i za każdą subskrypcję bardzo, bardzo, bardzo Wam dziękuję. Więc na ten pierwszy 1000 myślę, że to będą dwa fajne, fajne takie, dwie fajne rzeczy ode mnie dla Was, bo to są rzeczy, które są w 100% ode mnie, bo i torby szyję, i te markery robię sama, więc no, myślę, że to będzie miłe, więc tym pączkowym zakończeniem. Pączkowym zakończeniem. Więc tak kończymy ten dzisiejszy vlog. Bardzo Wam dziękuję, że tu byliście. W międzyczasie zmieniło się zupełnie światło, ale mam nadzieję, że nie będzie się tego jakoś Wam źle oglądało. Dziękuję za to, że jesteście tutaj ze mną, za to, że komentujecie, za to, że subskrybujecie ten kanał. To jest strasznie miłe i no jeszcze raz Wam za to dziękuję i widzimy się w następnym filmie. Mam nadzieję, że będę Wam mogła pokazać trochę więcej tego różowego swetra albo któregoś innego projektu trochę więcej. No. I już nie mogę się doczekać, żeby przeczytać o tych wszystkich pączkach, które jecie. A, jeszcze nie dodałam, że te komentarze będą brane pod uwagę. Dzisiaj jest 16 luty, więc myślę, że w tydzień powinniśmy do tego 1000 dojść, więc w następny czwartek 16 plus 7, czyli 23 lutego będzie koniec, czyli jeśli te komentarze pojawią się po 23 lutym, no to już nie będą brane pod uwagę w rozdaniu, a następny film pojawi się właśnie jakoś po 23 lutym. Bardzo Wam jeszcze raz dziękuję. Teraz dla tych, którzy lubią tych kilka kadrów z życia, takich bardziej domowych i śnieżnych, bo jeszcze u nas jeszcze jest sporo śniegu. Teraz już jest brudny, ale jeszcze go jest sporo, to dla tych wszystkich teraz kilka takich zimowych, kocich kadrów z gór. Dziękuję jeszcze raz, że tu ze mną jesteście i do zobaczenia w następnym filmie.
bo się okazuje, że to my chyba zabraliśmy cały śnieg z Polski. Ale to jest z czapki i czapka się spisuje doskonale. To muszę przyznać. Wczoraj cały śnieg z pól zwiewało na drogę, co powodowało, że drogi były nieprzyjezdne zupełnie. Albo że samochody, które próbowały przez nie przejechać, pozostawały, wisiały na śniegu.